Cześć! Dzisiaj przedstawię zestaw kolacyjny w wersji 500 kilokalorii, 400 kilokalorii i 300 kilokalorii. Teraz przedstawię wersję 500 kilokalorii. 240 ml jogurtu naturalnego 2%. 90 g banana. Jeden średni banan ma od 100 do 120 g. 40 g czereśni, czyli około 4 sztuki. 10 g orzecha włoskiego. 1 kromkę chleba, 35 g. Plasterek sera żółtego, czyli około 20 g. Niecałą łyżkę siemienia lnianego, 2 gramy, 3 gramy masła i 60 gramów pomidora, czyli 2 grube plasterki i pół. Jogurt i banan zostanie zblendowany na koktajl. Teraz przedstawię zestaw w wersji 400 kilokalorii. 200 ml jogurtu naturalnego 2%, 12 g orzechów włoskich, 50 g banana, jeden średni banan ma od 100 do 120 g, 30 g czereśni, czyli około 3 sztuki, pół plasterka sera żółtego, 12 g, kromka chleba 35 g, 20 g pomidora, czyli grubszy plasterek, łyżka siemienia lnianego 3 g, 2 g masła, jogurt i banan zostanie zblendowane na koktajl. Teraz przedstawię zestaw w wersji 300 kilokalorii. 150 ml jogurtu naturalnego 2%. 40 g czereśni, czyli około 4 sztuki, 6 g orzechów włoskich, kromka chleba 35 g, 12 g sera żółtego, czyli pół plasterka, 2 g siemienia lnianego, czyli niepełna łyżka, 2 g masła, 60 g pomidora, czyli 2 plastry grube i pół plastry. Jogurt naturalny zawiera pełnowartościowe białko, łatwo przyswajalny wapń, witaminy z grupy B, które pozytywnie wpływają na pracę układu nerwowego oraz bakterie kwasu mlekowego, które wpływają korzystnie na układ pokarmowy. Obecna w jogurcie witamina B12 bierze udział w wytwarzaniu krwinek czerwonych i tym samym zapobiega niedokrwistości. Pomidory są źródłem potasu, likopenu oraz zawierają witaminę C. Potas jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej i prawidłowe skurcze mięśni. Witamina C poprawia odporność organizmu, wzmacnia także ściany naczyń krwionośnych i bierze udział w profilaktyce chorób układu krążenia. Masło zawiera rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D i E. Orzechy włoskie
Są źródłem białka, błonnika, magnezu, manganu, witamin z grupy B, witaminy E. Stanowią także bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które przeciwdziałają miażdżycy i chorobom serca. Banan jest źródłem potasu i magnezu. Magnez bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych. Potas jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej i prawidłowe skurcze mięśni. Siemię lniane zawiera błonnik, białko, witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy, oraz potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk i miedź. Nasiona te stanowią źródło kwasów omega-3, które chronią organizm przed nowotworami, obniżają stężenie cholesterolu, LDL, zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. Ser żółty zawiera białko i wapń. Wapń wpływa na mocne kości i zęby oraz zapobiega osteoporozie w przyszłości. Czereśnie dostarczają witamin z grupy B, witaminy C, potas i błonnik. Pieczywo dostarcza sporo błonnika oraz witamin z grupy B. Błonnik pokarmowy poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego i zapobiega zaparciom. Dziękuję za uwagę. Cześć!